No, chciałem się wam pochwalić swoją wieczną zapałką. No, taka ładna była, chińska. No wczoraj na list grup Darek napisał, że jest niezawodna i owszem, była. Tym, że moja jednak leżąc z rok w szufladzie wyschła. Wcześniej to było niezawodne rozwiązanie, można było wlać tu dosłownie cokolwiek. Nawet jak zabrakło benzyny kiedyś, to użyłem swoich perfum z małego flakonika i to działała. No ale wczoraj nie znalazłem ani benzyny, ani perfum. No i coś mnie podkorciło, żeby użyć acetonu, raczej tego bezacetonowego rozpuszczalnika do paznokci, do lakieru do paznokci. No i zadziałało tak dobrze, że cały knot się od razu spalił. No i chciałem go wymienić. Próbowałem wyciągnąć, bo tu będzie lepiej widać, żelazny kawałek, którym się pociera o krzesiwo. No i kurestwo się złamało. Także jak widać, nie bardzo krzesa. Wcześniej dawało piękny snop iskier. No przez te plastiki tu po boku nie dochodzi za bardzo do krzesiwa. Można próbować nie w poprzek, ale wzdłuż. No ale jak widać, nie bardzo to działa. Niemniej jednak jest to bardzo fajna zabawka. Nawet jeśli nie mamy paliwa, to równie dobrze można użyć jako regularnego krzesiwa. Pod warunkiem oczywiście, że nie złamiemy tej końcówki. No w ostateczności, jak już nas naprawdę przyciśnie konieczność, zawsze można rozłupać ten plastik, wyciągnąć krzesiwo i użyć zwykłego noża. No, jak coś jest przygotowane, to jakby nie było, zawsze powinien też mieć jakieś alternatywne rozwiązanie. Także duplikujmy zabezpieczenia. No i to by było na tyle. Jeszcze sobie obejrzyjcie filmiki z wczorajszych prób. Niestety nie nagrałem tej pierwszej z acetonem, bo naprawdę bardzo ładnie się zapaliło. No ale jak widać, było to rozwiązanie tylko na raz.